Rezerwat przygody, a nie rezerwat przyrody? Tata, by to wymyśliłeś. Dla mnie to nie jest przygoda, to jest dla mnie... Jak nie przygoda? Przyjechaliśmy do rezerwatu przyrody, uroczysko Konex. Dzisiaj przejdziemy, ale żadnego szlaku, nic, nie? No, nic jest. Ostatnio wchodzimy w takie dziwne rzeczy, nie? Niby rezerwat, ale... I tak ten rezerwat jest jeszcze jakoś w miarę dostępny. Dużo bardziej niż te rezerwaty, które byliśmy koło Ostromecka. Obok czego? Ostromecka, taka miejscowość koło Bydgoszczy. Byliśmy takie... Byliśmy tam? Co, byliśmy w torfowisku, tak? Pamiętasz? Rezerwat takie torfowiska. A, tak, tak, tak. I później taki rezerwat, co ja w takie chaszcze poszedłem. Aha, to tak. 516, 517 i Bajoro. No, ale nawet ładnie tu jest. Chyba niewielu turystów tu zagląda, coś podejrzewam. No to idziemy dalej na spacer. Uroczysko. Komeck. Jest cisza. Czasem warto tego wyjść. Wyrwać się z domu. Spod tego telewizora, komputera, całej tej elektroniki. Po prostu pospacerować. Klasa. Znaleźć sobie powód. Taki jak ten. Mało znany. Prawie nikomu nie znany rezerwat. Z takim celem łatwiej jest ruszyć z tą i po prostu być razem z przyrodą.
kontemplować. Nie ma naprawdę złej pogody na tego typu spacery. Każda pogoda jest dobra. Każda okazja do poznania czegoś nowego jest wyśmienita. A rezerwatów w Polsce jest naprawdę bardzo dużo. W zasadzie każdy z was wokół swojego miejsca zamieszkania ma mnóstwo takich miejsc. Nieznanych, nieodkrytych, niezagospodarowanych. Żadnych szlaków, ścieżek. Po prostu ostoja przyrody. Rezerwat przyrody. I to by było pewnie na tyle. Wracamy do auta. Kolejny rezerwat przez nas odwiedzony. Kolejny pretekst. Kolejne punkty do zdrowia. Kolejne punkty do poznania najbliższej okolicy. No i to by było na tyle. Rezerwat przyrody, uroczysko Koneck.